poprzednim odcinku. Kurczę. Mam podejrzenia pewne do tych osób. Dobra, dzwonię na karetkę. W końcu wstałem. W końcu dobrze się czuję. O, wyszłeś. Witam. Chodź. No. Masz tu kluczyki. O, dzięki. Siadaj. Tu masz zaproszenie jeszcze. Ło. Iść tam pojedź i załatw tam parę spraw. A to jest jakoś blisko. No. No dobra, no to ja już tam jadę. Ale auto. O Boże. Jakie zarąbiste auto. Szkoda tylko, że takie długie. O, witam, dostałem tutaj zaproszenie. O co chodzi? No. O, napisane jest w telefonie, że zostaję prezydentem i że mogę was zabić. Kurde, to było moje marzenie, żeby was zamordować. To najpierw zabiję ciebie. Bum. Teraz tego. Nice. I teraz tego. I tego. O, ale piękny dzień. Ho, ho, ho. Ja. No i co? Jestem prezydentem. Ho, ho, ho. Dobra. Odpalam windę. Tego penthouse'u. Dostałem uprawnienia do tego penthouse'u. Zarobiście. Ło. Ale tu jest fajnie. Nigdy w takich luksusach nie mieszkałem. I tu moje... mój fotel prezydenta. Ho, ho, ho. Jestem królem życia. Nice. Dobra. No, świetnie. Świetnie, kurde. Dobra. I tu jeszcze taki Cadillac. O, ale auto. Ło. Nie wnikam. I łóżko, kurde. O, ale kanapa fajna. No, telewizor taki sam jak miałem. Okej. Okay. Tutaj głośniki są, łohoho. Zaproszę łysego i innych i kurna. No będzie zarobiście. Dobra, dzwonię do nowego ministra. Halo, panie premierze. Proszę przyjechać no, do penthouse'u. Dobra. No. Widać chyba. Tak. Witam pana premiera, nie ministra. Jak widzisz, wstałem w końcu po... Nie wiem, ile spałem tam. Jestem... Ale tej luksusy. Jestem królem życia. Zabiłem tych twoich kolegów poprzednich. Jest! No, tam zwłoki może się rzucały, nie wiem, czy widziałem. Mogę zrzucać bomby normalnie. Może lepiej nie siadać tutaj, to jest jakieś krzesło do tortur. Rozumiem. Mom. No i tutaj masz luksusy. No. Reszcie. Czekaj, dostałem SMS-a, że pod domem czeka na mnie nowy pojazd rządowy. Ciekawe co to jest. Panie premierze, chodź ze mną. Dobra. Mają niby już czekać na nas. To już zobaczmy czy... Jestem ciekaw co to jest za jakiś pojazd. No jakiś potężny chyba. I twój Maybach? O, co to tam lata? Jakiś motor elektryczny. Co to jest? Jakiś motocykl elektryczny. O kurde. Ej, tu jest kolejny. Kolejny? Czyli dwa nam dali. To weź sobie ten drugi. Dobra. Weźmy, kurde. Weźmy to, zobaczymy co to jest w ogóle. Jezu! A! Zaraz jest? Wypadnę z tego! Co to tak szybko przyspiesza? Boże! O Jezu, kurna! Ja zaraz wypadnę z tego normalnie. Ja się nie czuję w tym bezpiecznie. Ja pierdzielę, jak to zawala. Co to jest? Mam wrażenie, że mi zaraz gałki oczne wypadną. Co tu się dzieje? Co to tam jakiś kurda wieże jakiś kurda? Co to jest? Patrz na ten statek. Wow. Co to za statek jest w ogóle? Jakie to jest kurde szybkie. Wow. Ja się boję, że zaraz wypadnę z tego. Ja się zaraz boję, że z tego nawet nigdy sobie o takim czymś nie myślałem, że takie coś kiedyś powstanie.
Ale patrz, tu jest nawet jakiś pasek naładowania. Ile to zasięgu ma? Bo elektryki to gówno i mają bardzo krótki zasięg. Chłopie, jak to ma kurna. Ile zasięgu? Czekaj, czekaj, ile? 15 tysięcy zasięgu to ma. To jest. To sporo. Ale to jest chyba jedyny dobry elektryk. No, 15 tysięcy kilometrów tu. No to kurde. Wow. O kurde. Może to nie będzie przebieg Passata, ale... Ej, on się nawet nie psuje. Bo ja waliłem przecież no nie. W prawo. No ja sobie słupy rozwalam i wszystko... Ej, czekaj, zróbmy test. Walniemy w siebie. Dobra. Czekaj. Okej. Okay. Aha, nie trafiłem. O kurde, nic się nie stało. Nawet opa, nie ma żadnej... cię, nic się nie dzieje faktycznie. Jakie to jest dobre. No. Jeszcze pa... No, jeszcze spójrz z tyłu, co za tobą jest. Zwróciłeś na to uwagę? Tak... Właśnie nie zwróciłem. Czyli... No. Nigdy nie wyobrażałem sobie takiego pojazdu. No. Trochę ciężko pod górę, ale... Ja się czuję jak jakiś kurda typ. Śnie! Bo to jest prawdziwe życie. Ja pierdzielę. Jak to zapiernicza. Wow, tu jakieś dziwne anomalie się w ogóle dzieje. Jakieś pojazdy. Aha. Ja tu widziałem chyba z dwie formuły F1. Co? Bolidy się... Czyli dopuścili w końcu bolidy do kurna ruchu drogowego? Teraz jestem u kasyna i widzę właśnie jeżdżącego po asfalcie no statek. Serio? No czekaj, ja tam szybko pojadę. Co to są za absurdy, chłopie? To jest najlepszy dzień w moim życiu. W moim też. No. Zawsze to ja byłem taki poniżany przez to, że mam za kola. I zawsze by się śmiali, że jestem za kolakiem. Właśnie. O, Lamborghini Urus sobie jeździ. Widzisz, za naszej kadencji ludzie są bogaci. No. Autokarami sobie jeżdżą. Jakiś... Kolorowymi. Ciekawe. Wow. Ja pierdziele. O chłopie! Patrz co tutaj jest. Co to jest? Hipercard offroadowy? Kurde. Wow. Siadaj. Okej, wsiądę. Dobra, lecimy. Bum. Ale to fajnie jeździ. Szybkie jest. Wow. Ej, no szybkie. To jest szybsze od tych kurna Mercedesów A45. Nawet. Jak wyskoczyłeś w powietrza. No pa, jak to jeździ? Napęd na 4 koła to za mało. On pewnie niestety się już psuje. Nie no, jak się psuje? Kurde, po jak tu opody? O, drzewo właśnie zryłeś tym autem. To jest czołg. O, co jest? Backflipa zrobiliśmy. Ej, po jak się podniosło teraz? Co jest nie tak? Aha, tu ma takie zdolności. To się chyba może automatycznie takie coś dziać. Pa jaki prezydent, kurde, nic nie robi w kraju, tylko se kurde rozwala teren jakimś hiperkarem offroadowym. No jak dobra, to jeździ? Dobra, ludzie są bogaci i robią to chcą. Ja nie wiem, to się, ja nie, ile ja w ogóle leżałem tam? Bo ja wiem, z miesiąc. Z miesiąc się tak wszystko pozbydziało, tak się wzbogaciło społeczeństwo? Nie wiem, w sumie może jakoś podatki zlikwidowali? Właśnie nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. O! Aha. No to nieźle. Bub. Ale to jest super. Różowa G-klasa jakaś z miniganem. No. Dobra, lecimy! Bum! Wiesz, my umrzemy zaraz! Wow! Ja nic nie poczułem nawet. No ja też nic nie czuję. Po ten budynek. Ciekawe czy damy radę wjechać na niego. Jakiś to McLaren P1. No rozwali mi opony. Ej, ktoś tu miał bardzo podobny ten pojazd do naszego. Ale pewnie jakiś chiński. Kurde, no przeszkadzają, no. Zaraz im zabiorę to wszystko, bo ja mam do wszystkiego uprawnienia.
O kurwa, i teraz musieli wjechać, już nie mogę wjechać tam. A wcześniej mogłem na ten budynek wjechać. Nieźle, nieźle. No ale po jakiejś Formule 1 jeżdżył. Wcześniej to nie wyobrażałem sobie, żeby Ford Mustang kurde był na ulicy, albo Audi TT. A teraz to ja nie wiem, jakieś hiperkary. Albo tworzę jakieś offroadowe hiperkary. O ja pierdzielę.